Kowalówka. Próba tam zmian rotu krążka przez McCauley'a. Ruszają Tyszanie, Galant jeszcze tam się spojrzał za siebie. Dopiero teraz będzie gra przerwana, tak, bo mamy bójkę taką już w parterze. Sędziowie dojeżdżają teraz oczywiście, bo zawodnicy już na lodzie leżą. Kasper Guzik i Walczak. Patryk Walczak, Kacper Guzik. Zdaje się, że to jest ostatni raz oglądamy tych zawodników w tym meczu. Niepotrzebnie, teraz... niepotrzebnie za dużo emocji poniosło teraz Patryka Walczaka. No, Kacper Guzik go położył trochę tam na lodzie i on się nie mógł z tym pogodzić, ale co sędziowie teraz zrobią, zobaczymy, bo to raczej będzie wykluczenie do szatni. Mam wrażenie, że troszkę tutaj sędziowie jakby chcieli dać publice trochę więcej atrakcji, nie rozdzielili zbyt zdecydowanie zawodników. Popatrzmy, od czego to się zaczęło. To jest to starcie. Guzik, Walczak. No tutaj Walczak próbował oddawać. Oczywiście tutaj walka przy bandzie. Sam Walczak upadł na lód. No i tam się już wszystko zaczęło. Później nie mógł się pogodzić z tym, że był w parterze.